Pani wiceburmistrz powróciła do Chrzanowskiego Magistratu po kilkunastu latach przerwy. Wcześniej pracowała tu jako inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Wracam troszkę do siebie, dlatego że opuściłam Chrzanów 14 lat temu niemalże i z ogromną radością powracam. Znam tutaj wiele, wiele osób przyjaznych mi, bardzo, bardzo życzliwych i dzięki temu też ten powrót jest dużo łatwiejszy. Przez ostatnie 8 lat Jolanta Piecuch kierowała Zakładem Administracji Budynków Komunalnych w Krzeszowicach. Wcześniej pracowała m.in. w Jaworznie jako zarządca wspólnot mieszkaniowych. Ma nadzieję, że zdobyte dotąd doświadczenia w tej dziedzinie udaje się wykorzystać. Jak twierdzi, warunki najmu lokali w gminie Chrzanów i gospodarka mieszkaniowa są dobre, ale oczekiwania wciąż są ogromne i być może przyda się spojrzenie na to zagadnienie osoby z zewnątrz. Tym bardziej, że ma już pewne pomysły. Program zamiany mieszkań, taki kompleksowy, na czym zawsze bardzo mi zależało, żeby dzięki temu większa ilość osób poprawiała swoje warunki mieszkaniowe, jak największa liczba mieszkańców podnosiła standard tego mieszkania, ale żeby również dzięki temu ten zasób można było remontować, podnosić standard, wyposażać w dodatkowe instalacje. Na razie chcę wdrożyć się w kwestie gospodarcze miasta i zająć sprawami bieżącymi. Jako jeden z priorytetów wymienia czystość. W tej chwili, z uwagi na to, że rzeczywiście jestem dopiero trzeci dzień na tym stanowisku, staram się skupić na tych bieżących sprawach i jakby wejść w nie jak najgłębiej, jak najlepiej. W tej chwili myślę, że tutaj najkonieczniejszą chyba będzie sprawą rzeczywiście przyjrzenie się tej czystości, temu porządkowi, zanim uda się skompletować to, co pan burmistrz mówił, no ten taki bardzo istotny wydział inwestycji i środków pomocowych. Myślę, że zajmiemy się właśnie tymi sprawami porządkowymi. Jolanta Piecuch jest absolwentką Politechniki Krakowskiej o specjalizacji drogi, ulice i lotniska. Ma ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania i administracji na Uniwersytecie Śląskim. Uzyskała także państwową licencję zarządcy nieruchomości i audytora energetycznego. Prywatnie jest mieszkanką Chrzanowskiego Siedla Kościelec, ma męża i trójkę dzieci, lubi biegać. Dodajmy, że na drugiego zastępcę do spraw oświatowych Ryszard Kosowski powołał wieloletniego naczelnika Wydziału Edukacji w Chrzanowskim Magistracie Tadeusza Kołacza.